Witam Cię bardzo serdecznie, Marię Bukardi z tej strony. Dzisiaj kolejny etap podróży do magicznego świata Mariam Salis, głównej bohaterki mojej powieści, Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy oraz Tajemnica Wiedźmy z Folsin, które są zawarte w tej jednej książce pod tytułem Trilogia, czyli trzy części. Jeżeli jeszcze nie masz tej książki drukowanej, to najwyższy czas przejdź sobie szybciutko do okienka opisu poniżej i rezerwuj jeden z ostatnich egzemplarzy, ponieważ nakład jest już na wyczerpaniu, a nowy nakład dopiero w nowym roku, w roku 2023. Myślę, że jest to przepiękny prezent również na święta, pod choinkę dla wszystkich Twoich znajomych, przyjaciół, ponieważ ta historia. Porwie do swojej głębi każdego, i kobietę, i mężczyznę, i to w każdym wieku. Dzisiaj porozmawiamy o symbolice, która jest zawarta w ósmym rozdziale trylogii czyli rozdział, który nosi tytuł Ogród Czereśni. Przechodzimy znowu do Księstwa Mrocznych Gór i jest to taki czas wiosenny, gdzie kwitną czereśnie, kwitną zawilce, wszystko budzi się do życia. Rozdział jest stosunkowo krótki, ale zawiera w sobie niesamowicie interesujące przesłania i symbolikę. Oczywiście, nasze spotkania są tylko inspiracją dla Ciebie i motywacją, aby poszukiwać głębiej. I jeszcze głębiej, bo tutaj dużo, dużo więcej można odnaleźć niż to, co omawiam na spotkaniach za kulisami. Dla tych wszystkich osób z Was, które są tutaj po raz pierwszy, malutka informacja: wszystkie te spotkania odbywają się co niedzielę. Jest jedno spotkanie za kulisami, i zawsze omawiam nowy rozdział, kolejny rozdział powieści, i to spotkanie zostaje, czyli można do niego wrócić, kiedy chcemy, czy sobie coś konkretnego przypomnieć. Natomiast drugie spotkanie, również w niedzielę, godzinkę później, to jest taki moment, gdzie przy pomocy mojego głosu zabieram cię w ten magiczny świat, w ten niezwykły świat. Czytam dla ciebie każdy rozdział z efektami specjalnymi i prowadzę cię poprzez magię zapachów, kolorów i różnych różnych przepięknych krajobrazów. I to spotkanie jest tylko o wyznaczonej godzinie, a później jest usunięte z mojego kanału YouTube i znajdziesz je tylko i wyłącznie na mojej stronie bucardimaria.com. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ na mojej stronie bucardimaria.com, która jest tutaj widoczna powyżej, masz dostęp premium do trylogii. I ten dostęp premium jest dla wszystkich moich ukochanych fanów, czytelników i słuchaczy. Bo gdy masz dostęp premium, to przez ten konkretny czas, czy trzy dni, czy przez cały miesiąc, czy przez cały rok, Możesz oglądać wszystkie te spotkania, słuchać tych wszystkich spotkań, kiedy chcesz, o której godzinie chcesz i taka nagroda dla wszystkich tych osób, które mają ten dostęp w premium, możesz oglądać zanim następuje oficjalna premiera tutaj. Na YouTube. Czyli jeżeli chcesz spędzić przepięknie ten jesienny wieczór, zaparzyć sobie herbatę, może jakieś kadzidełko, w jakiś sposób odprężyć się, przykryć ciepłym kocem, zamknąć oczy. To potrzebujesz ten dostęp premium, i wtedy, na spokojnie, słuchasz sobie wszystkich tych spotkań w kolejności albo tych Twoich ulubionych rozdziałów, kiedy chcesz, i nawet o północy, czy nawet w środku nocy, kiedy czujesz się najlepiej. To jest takie niesamowite przeżycie, które wprowadza Cię do tej magicznej krainy i pozwala po prostu być tam. Przeżywać to wszystko tak, jakbyś Ty była, czy był tą główną bohaterką, czy głównym bohaterem. A teraz zapraszam Cię z głębi mojego serca na nasze dzisiejsze spotkanie i może jeszcze tylko technicznie powiem, co uważam, że jest bardzo, bardzo ważne. Zawsze na naszych spotkaniach mamy aktywny chat na żywo, czyli on jest w tej chwili widoczny gdzieś tutaj po tej stronie, jeżeli masz włączony chat. I zawsze w czasie naszych spotkań piszemy razem, ja odpowiadam na różne pytania. Jednak to nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ wtedy trzeba czytać chat jednocześnie i jednocześnie słuchać mnie czy oglądać mnie. I taka podzielność uwagi nigdy nie prowadzi do czegoś dobrego. Ty wiesz, że ja zawsze... Powtarzam, o tym uczę, o tym szczególnie na naszych ceremoniach, aby koncentrować się na tym, co ważne i mieć fokus na cel, bo tylko wtedy naprawdę można to przeżyć, naprawdę można być w tej energii, która w tym momencie do Ciebie emanuje. Dlatego na samym końcu naszego i jednego, i drugiego spotkania w niedzielę będzie taki moment, gdzie tutaj będzie się tylko wyświetlać jakiś e, latający dymek, a my w tym czasie możemy pisać ze sobą na czacie. Czyli mniej więcej tak, może 15 minut na końcu tego spotkania, może troszeczkę dłużej albo krócej. Ja włączę ten dymek i wtedy możemy spokojnie komunikować. Gdy te spotkania będą typowo na żywo, to po prostu przejdziemy sobie ten cały Początek i później będziemy dyskutować razem na żywo. Z głębi mojego serca dziękuję wszystkim tym osobom, które kupiły tą książkę na prezent dla swoich znajomych i przyjaciół pod choinkę. Jestem pewna, że to będzie bardzo, bardzo udany prezent, że każda osoba, która otrzyma tą książkę, będzie zafascynowana i może przyjdzie również na nasze spotkania, abyśmy mogli się widzieć, słyszeć i przeżywać tą historię również w tej formie audiowizualnej. A nie tylko czytanej. I z głębi mojego serca dziękuję wszystkim tym osobom z was, które piszą do mnie listy, komentarze, wasze odczucia po naszych spotkaniach. I bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które udostępniają te treści, bo dzięki temu trafiamy do większej ilości osób, i nasza społeczność fanów trylogii i historii Mariam Salis rośnie każdego dnia o kolejne osoby i będzie nas coraz więcej i coraz więcej. A teraz z głębi mojego serca zapraszam Cię na część drugą, czyli co skrywa się w rozdziale ósmym. Tak, ósmy rozdział powieści, czyli trylogii, a właściwie pierwszej księgi Mroczne Góry, nosi tytuł Ogród Czereśni i rozpoczyna się wprowadzeniem czytelnika w tą niesamowitą atmosferę. Wiosnę. Wszystko kwitnie, wszystko budzi się do życia, wszystko tak niesamowicie wystawia te główki do słońca. Topnieje ostatni śnieg w mrocznych górach i wszystko ma taką niesamowitą wibrację nowego początku. Ogród czereśni, dlatego że rozdział rozpoczyna się od momentu, gdzie Mariam Salis, czyli nasza główna bohaterka, spaceruje w ogrodzie Kwitnących czereśni. Można sobie to tak mniej więcej wyobrazić, jak znamy z kultury azjatyckiej ten czas kwitnących wiśni. No, mniej więcej tak to wygląda. Wszystko jest utkane tym pięknym, białym kwieciem. Pod jej stopami ściele się taki dywan tych malutkich. Kwiatuszków czy płateczków, i to jest niesamowicie taki moment, który powoduje w nas takie odczucie lekkości, radości, takiego spełnienia. Nie przez przypadek, bowiem czereśnie są takim owocem, które powoduje dobry humor. Jeżeli najemy się czereśni, zawsze przechodzimy do takich wysokich wibracji, gdzie byle jaka. Mało śmieszna czasami sytuacja wywołuje u nas taką radość, taką, taką euforię, no i po prostu śmiech, a śmiech to zdrowie. I to ten spacer w tym ogrodzie Czereśni jest takim momentem, gdzie widzimy naszą bohaterkę jako taką prawdziwą, roześmianą, wesołą, skoncentrowaną na wolności istotę. A dokładnie w tym tygodniu spotykaliśmy się na naszej ceremonii o numerze 210 i mówiłam o wolności: jak ważna jest wolność i że jest kluczem do szczęścia. I to tak pięknie pokrywa się z tą symboliką tego ósmego rozdziału. Czyli początek: Mariam spaceruje, zbiera te kwiaty czereśni, bo już zaplanowała sobie wykonanie mikstury, takiej specjalnej mikstury, pewnie poprawiającej humor dodatkowo. I w tym momencie następuje to zderzenie tej jej lekkości. Troszeczkę naiwności z tym drugim charakterem, czyli tą główną postacią, męską postacią w trylogii, czyli z władcą Mrocznych Gór, księciem Ralphem Stanton de Gdy spotykają się w tym ogrodzie czereśni, to widać tak, jakby dwa przeciwieństwa się spotkały. Ona taka lekka, naiwna, niemająca. Pojęcia, jeszcze takiego głębszego pojęcia o magii, o alchemii, o transformacji. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ta droga, praktyka czyni mistrza jest taka ważna, aby osiągnąć pewne, pewne etapy, pewne poziomy w tej wiedzy magicznej? A Ralph jako taki Niesamowicie doświadczony, mądry, prawdziwy mag, który dokładnie wie, jak te procesy przebiegają, który dokładnie wie, co jest ważne, który kieruje się tą mądrością, a nie Naiwnością. I to spotkanie jest niesamowicie energetyzujące. I wiele, wiele czytelników pisało o tym do mnie, że jest to jeden z ich ulubionych rozdziałów to ich takie zderzenie się tych dwóch światów, a jednocześnie nacechowany taką nutką tej energii żeńskiej, energii męskiej, która gdzieś tam zaczyna dążyć do tej jedności i pojawia się ta początkowa fascynacja, ta chemia taka widoczna w powietrzu. Ten rozdział moim zdaniem jest jednym z takich najbardziej symbolicznych, gdzie widać to zderzenie się tych dwóch energii, tego początkującego maga, który jeszcze nie ma pojęcia z czym to się je i tego zaawansowanego maga, który już dokładnie wie, jakie konsekwencje mają pewne działania i co jest ważne, jak należy się do tej drogi bardzo, bardzo solidnie przygotować. Ralph Santander -de Rons jest mężczyzną, który jest bardzo świadomy swojej pozycji, tego, co udało mu się w życiu osiągnąć, ale nie tylko w tym świecie materialnym, ale również w tym świecie duchowym, tego rozwoju osobistego, dzisiaj byśmy powiedzieli, tego rozwoju osobowości, pracy nad sobą i tej drogi tego prawdziwego MAGA. Przez to ma podejście do Mariam takie zawsze troszeczkę z przymrużeniem oka, z uśmiechem. Z ironią. Marian odczuwa to czasami jako coś złego, że jest względem niej szyderczy, że ją wyśmiewa, że pokazuje palcem, czasami jej głupotę, jej naiwność, ale w rzeczywistości my, jako czytelnicy bardzo cenimy ten charakter. Wszystkie czytelniczki i wszyscy czytelnicy. Którzy piszą do mnie, są Ralfem zafascynowani. Niektóre czytelniczki mają mu za złe to, że jest zbyt męski. No bo w, w dzisiejszych czasach jest mało takich mężczyzn, ale są, są, jest ich mniej niż innych, ale, ale są wokół nas. I może to wywoływać taki bunt wśród kobiet wyzwolonych, dajmy to tam w cudzysłowie, ale w rzeczywistości większość czytelników, większość czytelniczek bardzo lubi ten charakter właśnie poprzez taką świadomość, mądrość, etykę, takie zachowania, które zawsze są na miejscu. I taką niesamowitą kontrolę wewnętrzną, ponieważ władca mrocznych gór zawsze jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie, tak można powiedzieć, ale jednocześnie jest um, kimś takim, kto umie kontrolować swoje emocje. W przeciwieństwie do księcia Sarons, Artura de Leys, który nie ma tych emocji pod kontrolą, to władca mrocznych gór zawsze ma je pod kontrolą. Mimo tego, że jego poddani boją się jego gniewu albo unikają tego gniewu, to jednak ten gniew to nie jest taki gniew typowo emocjonalny, gdzie ktoś po prostu nie ma kontroli nad sobą i, i robi jakieś rzeczy, których mógłby później żałować. U władcy mrocznych gór ten gniew materializuje się czasami w postaci zimna, chłodu, dystansu, jak widzimy to w tym. Bardzo pięknym rozdziale, gdzie Mariam i Ralph chronią się przed burzą w jaskini, i tam następuje ten, ten jego gniew, który zaczyna się materializować, ale to jest. Gniew, gdzie te emocje są po prostu pod kontrolą. Dlatego dla mnie Ralph Santanderons jest prawdziwym magiem, ponieważ prawdziwy mag nie może sobie pozwolić na jakieś szalejące emocje, bo dzisiaj jesteśmy w euforii, jutro jesteśmy w smutku i w tych emocjach działamy. Prawdziwy mag wie że w swojej pracy, w swoich działaniach, w swoim wykorzystaniu swoich narzędzi, czyli myśli, słów i działań, on musi mieć wszystko pod kontrolą. Tam nie ma miejsca na jakieś dziwne posunięcia, emocjonalne posunięcia, bo te zawsze prowadzą w niewłaściwym kierunku. Zabawny moment, gdzie władca Mrocznych Gór oddaje Mariam jej, dzisiaj byśmy powiedzieli, pamiętnik, magiczną księgę, ten notatnik. Ona otwiera tą księgę i widzi, że zadał sobie trud, aby poprawić różne recepty, które tam zapisała i tak dalej. I w pierwszym momencie jest taka zła na cały świat, na samą siebie przede wszystkim, że była taka nieuważna i zostawiła tą księgę. Tam, gdzie zazwyczaj zostawia księgi, które powinien on poprawić, to jest na pewno taki moment, który każdy z nas może sobie wyobrazić. Każdy z nas, kto pisze pamiętniki, ukrywa je przed rodziną, ukrywa je przed światem i nagle ktoś znajduje nasz pamiętnik i zaczyna czytać te rzeczy, które żeśmy zapisali, a nie daj Boże jeszcze coś tam poprawia, czy nie daj Boże coś tam zapisuje obok tego. Myślę, że każdy z nas, kto przeżył taką sytuację, że ktoś znalazł jego pamiętnik, to dokładnie wie, jakie odczucia królują w Mariam Salis w tym momencie. No Na pewno nie są to piękne odczucia. To jest takie odczucie zażenowania, wstydu, Niepewności, no tak jak my sami się czujemy, jeżeli ktoś znajdzie nasz pamiętnik, dajmy na to jeszcze, nie daj Boże, pracodawca albo osoba, która jest dla nas autorytetem, może profesor na uczelni i on przeczyta te nasze zapiski. No to moglibyśmy się ze wstydu spalić, prawda? I takie odczucie ma Mariam, takiego zażenowania, kompletnego strachu, jak teraz zareagować, jak, jak się pokazać, tak jakby ktoś po prostu obnażył nas, e, te maski, które zakładamy na co dzień. Ale mimo tego, ma na tyle zdrowego rozsądku i ma na tyle tej pewności siebie i tej odwagi przede wszystkim, o której mówiliśmy w ostatni czwartek na naszej ceremonii o numerze 210, że odwaga jest podstawą wolności, wolność jest podstawą szczęścia. I nasza bohaterka ma na tyle tej odwagi, by podjąć decyzję: muszę przeprosić, bo zachowałam się naprawdę strasznie, i muszę przeprosić i zabiera ten swój notatnik, idzie do, najpierw do herbaciarni, gdzie spotyka się z Gariel, a później idzie do biblioteki i mimo tego, że Ralf wita ją takim powitaniem, gdzie znowu jest ukryta ta ironia i to takie lekkie wyśmianie, mówi do niej, że widzę Mariam, że zajęcia, służby są ci dużo bliższe niż studia nad alchemią, i znów ten konflikt wisi w powietrzu, to mimo tego ona znajduje tą odwagę, aby przeprosić, aby po prostu powiedzieć, że zachowała się nie tak, jak powinna. I dla nas. Myślę, że powinna być taką inspiracją, że nawet jeżeli czujemy się zawstydzeni czymś, bo coś nam nie wyszło, ktoś nas obnażył, ktoś zobaczył nasze prawdziwe oblicze, które może żeśmy ukrywali przed tą osobą albo przed światem, to żeby mimo tego mieć tą odwagę i z tą odwagą kontynuować naszą podróż, kontynuować naszą drogę i czasami naprawdę zebrać się na tą odwagę i przeprosić, jeżeli zrobiliśmy coś nie tak. Ja również nie jestem idealnym człowiekiem, i ja również wiele, wiele razy przepraszam za moje, może, jakieś zbyt ostre słowa, zbyt ostre posunięcia, jakieś zachowania, które, które były nie na miejscu. Nie wstydzę się tego, uważam, że słowo przepraszam jest bardzo, bardzo ważne i może tak wyrównać, wyczyścić wszystko, wszystkie takie niedopowiedziane jakieś myśli, słowa i energie, i, i może zakończyć jakiś, y, jakiś konflikt, który może powstał zupełnie przez przypadek, bo mieliśmy jakiś, jakiś problem w komunikacji po prostu, w zrozumieniu się wzajemnym. Tak, w tym rozdziale znów pojawia się księga, ta magiczna księga, ten notatnik pojawia się symbol biblioteki, czyli zbioru starych ksiąg. I jest to dla nas, czytelników, oczywiście tą wskazówką księga jako tajemnica, jako sekret, jako wiedza wyższa, księga otwarta, gdzie zgłębiamy tą wiedzę, księga zamknięta, gdzie coś jest przed nami zamknięte. Pewne tajemnice są nadal tajemnicami. Jeszcze nie wiemy. Jak je zrozumieć, albo jak e, rozwiązać jakiś problem, albo rozwikłać jakąś, jakąś zagadkę. Ta księga z tymi siedmioma, siedmioma pieczęciami. I biblioteka, jako zbiór tych ksiąg, Marian powinna być w bibliotece. Czyli powinna się uczyć, studiować, zgłębiać wiedzę, zgłębiać tajemnice i zgłębiać sekrety, a nie biegać na zewnątrz i, i zbierać jakieś kwiatuszki do magicznej mikstury. I te osoby z naszych widzów, które znają mnie, wiedzą, że w moich ceremoniach, które przygotowuję dla was, czy w moich e-bookach. Bardzo często, szczególnie w tych nowych e-bookach, klucze do szczęścia, podkreślam to, że czym jesteśmy bardziej zaawansowani w byciu prawdziwym magiem, tym mniej mikstur. I narzędzi do tego potrzebujemy. Te mikstury, narzędzia, różne zapachy, olejki, itd. one dużo większą rolę odgrywają w życiu tego początkującego maga, czyli wszystkie te osoby, które dopiero zaczynają tę drogę, zgłębiają tę drogę. To dla nich jest to idealne, dlatego w moich pierwszych książkach, jak magia miłosna, rytuały miłosne, magia bogactwa, kurs magii 1 do 4, jak aktywować pozytywne energie w Twoim otoczeniu, jak rozmawiać z aniołami, czyli w tych pierwszych moich książkach to wszystko jest opisane i te książki są głównie przeznaczone dla początkujących, ale oczywiście osoby zaawansowane mogą naturalnie wspomagać się pewnymi praktykami, aby jeszcze coś konkretnego przyciągnąć, na co może nie zwracały uwagi w tym ostatnim czasie. Ale dlatego początkującego maga te mikstury to, to mieszanie ziół, to poznawanie ziół, to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast dla maga, który już jest na wysokim poziomie, takim jak na przykład jest nasz władca mroczny Gór, Ralph saint Rons, to te wszystkie mikstury są zbędne, po prostu zbędne, ponieważ to wszystko prawdziwy mag tworzy poprzez energię, poprzez swoje myśli, słowa i działania. Tak, wczoraj spotkaliśmy się na ceremonii o numerze 210 i pojawił się jeden z komentarzy, gdzie jedna z naszych uczestniczek pisała o mapie, że to wszystko, co przekazuje na ceremoniach, jest jak mapa, że można to wykorzystać, aby dojść do szczęścia, aby dojść do tego rozwoju swojego osobistego duchowego, do tego maksymalnego potencjału rozwoju tego potencjału, który jest w każdym z nas, odkrycia talentów wyższych i ich zastosowania na tej drodze do realizacji celów, marzeń, tych naszych norm ludzkich, ale również tych, tych wyższych. I ta mapa pojawia się właśnie również w tym ósmym rozdziale, ponieważ gdy Mariam wchodzi do biblioteki, to Władca Mrocznych Gór jest pochylony nad mapą i pokazuje jej tą mapę. Pokazuje jej tą mapę. Jakież to jest symboliczne. Popatrz, to i to i to jest tutaj, to i to i to jest tutaj. I ta mapa pojawia się w trylogii nie tylko ten jeden raz. Pamiętamy ten moment, ten rozdział, gdzie Mariam przechodzi na stronę Konfederacji i dostaje tą mapę w swoje dłonie i ma pokazać, gdzie jest wejście do twierdzy? Ta mapa jako ten symbol tych punktów, które prowadzą nas do celu. Bo gdy nie mamy mapy, to jest dużo, dużo łatwiej zabłądzić, dużo łatwiej się zagubić. Jeżeli mamy mapę, to możemy iść po prostu tak, jak na tej mapie, to jest namalowane, narysowane i krok po kroku zbliżamy się do tego konkretnego miejsca, do którego chcemy dojść. Czyli ta symbolika, oczywiście tutaj przedstawiona w powieści, ma tą otoczkę historyczną, otoczkę tej rewolucji i tego wszystkiego, co się dzieje, ale ta mapa symbolicznie dla każdego z nas odwiedza. Oznacza, aby sobie stworzyć taką mapę. Tutaj jestem, tutaj jest mój cel, muszę dojść do tego celu, jakie kroki muszę poczynić? Przez jakie przeszkody, jakie góry, jakie doliny muszę przejść, aby do tego, do tego celu dojść, i wtedy malujemy sobie tą mapę, i jest nam dużo, dużo łatwiej dojść do tego celu, szybciej dojść do tego celu, niż gdy jesteśmy tutaj, tam mamy jakieś wyobrażenia, ale zupełnie nie mamy mapy czy nie mamy pojęcia, co zrobić, aby ten cel osiągnąć. Tak, w tym rozdziale Ralf nadal nie wie, kto kryje się za Konfederacją, kto kryje się za tą całą rewolucją. I ta rozmowa Mariam z władcą Mrocznych Gór jest bardzo, bardzo fascynująca, ponieważ ona pyta o to, kto kryje się za Konfederacją, czego ci ludzie chcą. A Ralf z, z jego własnego punktu widzenia tłumaczy, co on Widzi w tym całym konflikcie, jak, jak według niego to wszystko może przebiegać i jakie może mieć konsekwencje. Bardzo piękna rozmowa, bardzo, bardzo taka fascynująca. Widzimy również to, że władca Mroczny Gór jest bardzo dobrym strategiem. Jak widzimy, jeszcze, jeszcze nie ma tej wojny, ona jeszcze nie jest na, na terenie Księstwa Mrocznych Gór, a mimo tego on już się tym zajmuje, już planuje, już się zastanawia, układa strategię, co zrobić, jak zrobić, jak może to się potoczyć i jak temu zapobiec. Bardzo, bardzo piękny opis jego jako przywódcy, takiego prawdziwego przywódcy. Bo jeżeli jesteśmy przywódcą w jakiejkolwiek dziedzinie, jesteśmy kimś, kto kieruje innymi, to musimy mieć myślenie strategiczne, bo my jesteśmy odpowiedzialni za dobro tych ludzi, którymi kierujemy których prowadzimy, których może prowadzimy do, do jakiegoś konkretnego celu, czy w firmach, czy w pracy, czy, czy również w pracy doradczej jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, którzy nam ufają i którzy zgłaszają się do nas i proszą nas o pomoc. Z głębi mojego serca dziękuję za dzisiejszy wywiad i teraz zapraszam wszystkich oglądających i wszystkich czytelników, wszystkich słuchaczy na ten moment, gdzie można zadać mi pytania. Tutaj tylko trzeba przejść do okienka. I tym okienku zadajemy pytania. Jeżeli oglądasz to spotkanie na mojej stronie bukardimaria.com, to poniżej jest okienko, gdzie można zostawić komentarz i ja te wszystkie komentarze odpowiadam przynajmniej raz dziennie albo raz na dwa dni i wtedy możesz znaleźć moją odpowiedź dokładnie w tym samym miejscu pod Twoim komentarzem. Dziękuję, do zobaczenia na naszej kolejnej transmisji, gdzie przeczytam dla Ciebie rozdział ósmy, Twoja Maria Bukardi. Dobry wieczór kochani, Maria Bukardi z tej strony. Jakże miło Was zobaczyć na naszym dzisiejszym spotkaniu. Za chwileczkę przejdziemy na drugą transmisję, gdzie będę czytać dla Was ten ósmy rozdział. Ale zanim przejdziemy do kolejnej transmisji, będziemy mieć teraz tutaj dwa słowa, takiego pogłębienia tego, co przed chwileczką żeście usłyszeli. A później będziemy mieć tak myślę, że 10 minut, 15 minut czetu na żywo, gdzie będziecie mogli jeszcze mi zadać pytania albo napisać coś o od siebie, co Was porusza, albo co jeszcze chcielibyście głębiej zrozumieć. Czyli ta symbolika ósmego rozdziału jest nie, niesamowita, tak można to powiedzieć. Bo popatrzcie, mamy tutaj ponownie księgę, czyli tajemnice, sekrety, to wszystko, co ukryte, co, co nas fascynuje, a czego jeszcze może nie wiemy, co jeszcze, jeszcze musimy odkryć. Mamy bibliotekę, jako ten cały, cały. Zbiór sekretów i tajemnic. Tutaj, wszystkie osoby z Was, które jeszcze nie znają mojej medytacji, podróż do Biblioteki Wszechświata i Księgi Życia, zapraszam Was na moją stronę bucardi-maria.com W tej zakładce książki i wykłady tam macie wszystko. Albo te osoby z Was, które piszą do mnie maile. Czy obserwują mnie na Instagramie? Zawsze w, wszędzie jest podawany link. Jeden link, i w tym linku jest wszystkie, wszystkie te dostępy. Tam wszystko sobie możecie poczytać. I tam jest medytacja, którą zrobiłam dla Was. Bardzo, bardzo dawno temu, to już tyle czasu minęło, ale ona jest nadal e, aktualna i można z niej korzystać. Czyli ta wędrówka do biblioteki Wszechświata, aby odnaleźć tą księgę własnego życia. I ta biblioteka, jako ten symbol tego miejsca, gdzie zgromadzona jest cała wiedza e, ludzkości, <grytania> cała wiedza Wszechświata i, i tego wszystkiego, co. Przeżywaliśmy w różnych, różnych naszych inkarnacjach i co wielu, wielu z nas spisywało. I księgi, księgi magiczne, które mają niesamowitą wartość są dlatego takie wartościowe, ponieważ księgi magiczne zazwyczaj bazują na doświadczeniu danego maga. Czyli na jego własnych doświadczeniach, które on przeżywa każdego dnia, spisuje sobie w tych magicznych księgach i te magiczne księgi później przekazuje dla innych. No oczywiście większość takich magicznych ksiąg znajduje się w największej bibliotece tego świata, czyli w Watykanie naturalnie. Do nich nie mamy dostępu, tam tylko mają do Dostępnie licznie, ale poprzez energię możemy wiele, wiele odczytać i wiele staram się Wam przekazać na ceremoniach w tej przystępnej formie dla takiego każdego człowieka, bez względu na to, w jakim miejscu, w jakiej sytuacji życiowej się znajduje, może z tego korzystać i może. Może tą wiedzę stosować przede wszystkim, bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby wiedzę czytać, czytać, i czytać, i czytać, i nic z tego nie będzie. Czytać i zapominać. Jak to się mówiło na studiach, mówiło się um, zakój zdaj i zapomnij, jak dobrze pamiętam. I tak mniej więcej w większości to wygląda u ludzi. A tutaj chodzi o to, żeby nie tylko wiedzę zgłębiać, ale również ją praktykować, bo to praktyka czy nie mistrza, jak żeśmy już o tym mówili na jednej z naszych ostatnich ceremonii. I teraz chciałabym Was zachęcić, żeby sobie pogłębić jeszcze bardziej to wszystko, co jest ukryte w tym ósmym rozdziale, a mianowicie przejść sobie do wszystkich ceremonii, które mają w swoim numerku ósemkę. Pamiętasz, to jest ta kobieta, która ma ym, zasłonięte oczy i stoi na palcach i opiera swoje dłonie na takim wielkim mieczu jest w pełnej harmonii, w pełnej równowadze i w pełnym takim połączeniu ze swoim własnym wnętrzem i widzimy tutaj w tym rozdziale troszeczkę w naszym głównym bohaterze, czyli w Ralphie Santanderons, jak on niesamowicie jest połączony z tym swoim własnym wnętrzem jaką on ma taki spokój, taką ciszę wewnętrzną Analizując pewne rzeczy i strategicznie się do różnych rzeczy przygotowując. To jest dla nas niesamowicie wartościowe przesłanie, jeżeli chodzi o ósemkę. Żeby podjąć mądre decyzje, trzeba być w ciszy, spokoju i wtedy tylko możemy podjąć decyzje, które są zgodne z naszym sercem albo są pod wpływem siły wyższej, a nie jakieś takie decyzje takich zwykłych owieczek, ludzi, którzy lecą B, jedna za drugą i wtedy to są decyzje, no niestety, dla nas niekorzystne. Czyli... Dokładnie teraz po naszym spotkaniu, właściwie po tym drugiej, po tej drugiej transmisji, chyba że masz dostęp premium do, do trylogii, no to możesz sobie oglądać kiedy chcesz. Tak samo jak dostęp do ceremonii. I wróć sobie do wszystkich tych ceremonii z numerem 8, czyli cała seria 80: 88, 180, 188 i tak dalej. Albo wybierz sobie te, które Cię najbardziej, najbardziej przyciągają, których tematy Cię najbardziej przyciągają, i wtedy zobaczysz, że ta symbolika tego ósmego rozdziału, plus przypomnienie sobie tych przesłań z ceremonii, może mieć niesamowitą wartość dla Twojego dalszego życia, bo przecież o to tutaj chodzi. Ja inwestuję całą moją energię, całą moją siłę, moc w to, żeby przekazać to wszystko w Twoje dłonie, aby każdy z Was, Mógł rozwinąć ten swój cały, 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 cały potencjał, który ma w sobie. Tak mi się dłoń jakoś ułożyła w serduszko, zauważyłam przed chwilą, no bo to jest droga serca. I te nasze serca komunikują się razem, komunikują się wzajemnie. I dlatego to jest takie niesamowicie ważne dla każdego z nas, aby połączyć, połączyć tą symbolikę trylogii, połączyć z tą wiedzą z ceremonii. I wtedy mamy, Taki fundament, na którym możemy tak wspaniale budować sobie całą przyszłość, realizację marzeń, realizację celów, jak, jak mało kto ma. Mało kto ma. Ponieważ większość, większość ludzi jeszcze, tak? Jeszcze większość ludzi, jak widzi Marię Bukardi w białej sukni, to ma jakieś dziwne, dziwne skojarzenia i boją się wejść na ceremonię, bo co oni się tam dowiedzą? Hmm? Boją się. To jest strach przed własnym cieniem. <laughs> Więc ci z Was, którzy już są na ceremoniach i którzy się śmieją teraz z takich ludzi, Śmieją się z takiego podejścia. Wy wiecie dokładnie, jaką wartość to ma i jaką wartość to daje każdego tygodnia, każdego dnia dla Waszego życia. I dokładnie tak samo jest z trylogią. Trylogię można sobie przeczytać jako zwykłą książkę. I tak myślę, że będzie robiło większość ludzi, szczególnie ludzi, którzy, którzy może znajdą tę książkę w bibliotece i, i nie wejdą w to głębiej, kto to napisał, dlaczego to napisał, co tam jest ukryte, ale trylogię można również zgłębiać tak jak ceremonię, czyli Praktykować, doświadczać, widzieć więcej, rozumieć więcej i po prostu otworzyć się na tą magię, która jest w tobie, na tą boskość, która jest w tobie. Bo każdy z nas jest dzieckiem energii wyższej, energii Boga. Bez względu na to, jak go nazwiemy, tego Boga, możemy mu dać nazwę, jaką chcemy, i tutaj się możemy wszyscy kłócić, która jest właściwa, ale w rzeczywistości jest to jedna siła, którą tylko inaczej nazywamy. Jedni tak, drudzy tak, potem się kłócą i zabijają wzajemnie. Czyli każdy z nas jest tym dzieckiem Boga, każdy z nas ma w sobie te boskie energie i kluczem jest, żeby je odkryć i żyć zgodnie z nimi, żyć zgodnie z tym, co boskie w Tobie, a nie z tym, hmm, co, jakie programy, jakie, jakie rzeczy zostały Ci wgrane. W czasie Twojego dzieciństwa, i później powtarzamy stare błędy, czy, czy zapisy genetyczne z krwi naszych przodków, z naszego DNA, zamiast realizować to, po co naprawdę tutaj jesteśmy. A jak się to ma? Jak się mają zwykłe jakieś rodzinne sprawy do tego, że jesteś duszą, która inkarnowała już może wiele, wiele razy tutaj na Ziemi albo w innych miejscach, w różnych rodzinach, w różnych stuleciach i która tutaj jest teraz po raz kolejny w tak szczególnym czasie w tym czasie apokalipsy, w tym czasie Takiego, gdzie stary odchodzi i robi miejsce, miejsce dla nowego. Czyli jeszcze raz Cię zachęcam, wejdź sobie do wszystkich ceremonii, gdzie jest ten numerek 8. Przeczytaj te tematy i obejrzyj jeszcze raz, przeżyj jeszcze raz te, które najbardziej Cię przyciągają. I zobaczysz, to będzie takie pogłębienie, pogłębienie tego przesłania, tego ósmego rozdziału. A ja teraz w głębi mojego serca zapraszam Cię. Myślę, że tak na 10 minut ym, popiszemy sobie na trzecie obok. Yy, jeżeli masz jakieś pytania, to ja na nie odpowiem. Jeżeli chcesz się podzielić czymś ze mną, to oczywiście będzie mi bardzo miło, ale pamiętaj również, aby na końcu tego filmu. Zostawić, wyłączyła się chyba kamera, zostawić komentarz poniżej, czyli typowo w polu na komentarze, bo Ty wiesz, jak to działa. Czym więcej komentarzy, tym większe zasięgi, czym więcej udostępnień, tym więcej osób może to zobaczyć i czym więcej lajków, czyli kciuków w górę, no to ten algorytm po prostu tak, a nie inaczej funkcjonuje. Dlatego z głębi mojego serca, jak i wszyscy, wszyscy inni twórcy, bardzo Cię proszę o. Lajka, bardzo cię proszę o komentarz koniecznie. Nawet jeżeli to będzie tylko serduszko, to już to się liczy. I oczywiście udostępnienie tego filmu na twoich mediach społecznościowych, jeżeli czujesz, że chcesz się tym podzielić z innymi. A ja teraz z głębi serca zapraszam cię na czat obok. Tam będziemy sobie troszeczkę pisać i za chwileczką zapraszam Cię na transmisję, na to, jak będę czytać dla Ciebie ten ósmy rozdział. Myślę, że w przyszłości będziemy to również czytać bardziej tak na żywo, że będę czytać to, gdy nie widzisz tak przed sobą, bliziutko jak teraz. Ale jeszcze nic nie obiecuję, dopiero jak zgłębię te wszystkie techniczne sprawy, to będziemy się rzucać na głęboką wodę. W tym momencie jest to tak rozwiązane jak w... W tej chwili jest to dla mnie możliwe, jest to dla mnie wygodne i dla Ciebie również. Czyli m, następna transmisja, tam będę czytać e, z wszystkimi efektami specjalnymi i tam nie będziemy już pisać na czacie, bo. To nie jest fajne. To nie jest fajne, gdy odbywa się nasza ceremonia i piszemy na czacie, albo gdzie, gdzie odbywają się nasze spotkania i piszemy na czacie, bo wtedy nie można się koncentrować na tym, co naprawdę ważne. Podzielna uwaga to zawsze, niestety, tylko połowa uwagi, albo jedna trzecia, albo jedna czwarta. A mnie zależy na tym, że jeżeli już przygotowuję te treści, to naprawdę, żeby były zgłębione do ostatniej, ostatniej literki, ostatniego słowa. I, I wykorzystam do ostatniej literki i ostatniego słowa. Dlatego też na naszych ceremoniach zrobimy to tak, że będziemy, ja będę obecna na czat może gdzieś tam jeszcze 10 minut później czy 15 minut później i będę przed spotkaniem, i będę po spotkaniu, a w czasie ceremonii nie będziemy pisać na czat. Dobrze? I tutaj tak samo będziemy zawsze sobie rozmawiać po. I wtedy będę odpowiadać na, na, na Wasze pytania, a w czasie naszego nagrania, gdzie czytam rozdział trylogii, tam nie będziemy pisać na czat. I jeszcze może ważna, ważna informacja dla tych wszystkich osób z was, które jeszcze o tym nie wiedzą, to zostało jeszcze tylko kilkanaście książek z tej strony jest. Odwrotnie tutaj jest. Kilkanaście książek z edycji limitowanej, także jeżeli chcesz jeszcze mieć tą książkę drukowaną, to szybciutko sobie ją rezerwuj, bo niestety nowa edycja dopiero w nowym roku i nie wiem kiedy dokładnie. Teraz, jak się skończy ta edycja e, i myślę, że w kolejnych dniach się skończy, no to już nie będzie tej możliwości. Trzeba będzie czekać, czekać, czekać i może nawet dosyć długo na kolejną. No i oczywiście na następny tom, to, to dopiero trzeba będzie poczekać. <laughs> Dobrze, ale idziemy dalej. Co jest jeszcze ważne, to te osoby z Was, które nie wiedzą, to wszystkie te spotkania są na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce trylogia, tam jest wszystko opisane i tam, gdy masz dostęp premium, czyli dostęp płatny, jak większość, większość osób ma, dlatego jest nas dużo mniej tutaj na YouTube. Niż jest nas normalnie w naszym dostępie, dostępie płatnym. Bo jeżeli masz ten dostęp płatny, to możesz sobie oglądać te spotkania kiedy chcesz. Kiedy chcesz. Za godzinę, za dwie, za rok. Za... Kiedy, kiedy chcesz. Możesz sobie je oglądać i, i wtedy um, no po prostu nie trzeba czekać, nie trzeba się stresować, że wow, już pięć minut minęło, a jestem spóźniona, albo jestem spóźniony, tylko po prostu jak masz ochotę. To wchodzisz, zamawiasz sobie dostęp płatny na te trzy dni, na miesiąc albo na cały rok i wtedy sobie oglądasz wszystkie spotkania w tej kolejności, która jest dla ciebie najlepsza. Słuchasz sobie, możesz sobie zamknąć oczy i nic cię nie interesuje. Te spotkania na YouTube są typowo spotkaniami reklamowymi, nazwijmy to tak po ludzku, ponieważ dla tych wszystkich osób, które jeszcze nie mają tego dostępu, premium. Więc nie czekaj, tylko sobie szybciutko, szybciutko zamawiaj dostęp premium i wtedy masz to wszystko dużo wcześniej niż tutaj na YouTube i masz oczywiście tę możliwość, aby, aby pytać w komentarzach, aby, aby zgłębiać pewne rzeczy w tym czasie, który jest dla Ciebie najlepszy. Do zobaczenia więc i teraz przechodzimy na czat. Twoja Maria Bukardi.